pieniądze. List otwarty konwencji wyborczej kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Lepera do kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej panów pana Marka Jurka, pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Bronisława Komorowskiego, pana Janusza Korwin-Mikke, pana Andrzeja Olechowskiego, pana Waldemara Pawlaka, pana Kornela Morawieckiego, pana Grzegorza Napieralskiego i pana Bogusława Ziętka. Szanowni panowie, udzielający poparcia obywatele, składając swoje podpisy pod listami poparcia oraz uczestnicy konwencji wyborczej obdarzyli Andrzeja Lepera wysoką odpowiedzialnością kandydowania na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Obdarzony najwyższym zaufaniem społecznym i politycznym naszej partii będzie prezentował społeczeństwu program przyszłej prezydentury, odpowiadający nadziejom i oczekiwaniom wszystkich Polaków. W tej właśnie trosce zwracamy się do panów, kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odbycie wspólnej debaty publicznej o najważniejszych problemach bieżących i przyszłości Polski, wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny. Mijająca kadencja prezydencka została dotknięta straszliwą tragedią smoleńską. Nie znajdujemy jednak podstaw, aby na kadencję prezydencką z 2005-2010 patrzeć jedynie przez pryzmat znaczących dokonań i sukcesów, chociaż nikt ich nie kwestionuje. W okresie tym było dużo konfliktów, ostrych spięć i upokorzeń oraz przeinaczeń w ramach tzw. walki o stworzenie IV Rzeczypospolitej, wywoływanych przez polityków, nad którymi nikt nie mógł, nie potrafił zapanować. Najgorsze było to, że panujący w tej kadencji prezydent nie był prezydentem wszystkich Polaków, a jedynie jednej partii – Prawa i Sprawiedliwości. Z takiego rozumienia misji tworzenia IV RP brały początek oskarżenia Donalda Tuska, że stoi na czele najgorszego rządu Polski niepodległej, że sam jest najgorszym premierem Polski od 1989 roku, czym próbowano przekrywać nieudolność i niekompetencje poprzednich szefów rządów. Tak mówili Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński. Pod szyldem okrzyków ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego „Niech żyje IV RP” odkładano na bok rozum, zastępowano go nienawiścią, zemstą i apodyktycznym systemem rządzenia. Był czas, że Polska stała się krajem strachu i policyjnych podejrzeń, a w miejsce stosowanych w wymiarze sprawiedliwości zasady domniemania niewinności wprowadzono zasadę winny, a potem już ich nie obchodziło co dalej, bo najważniejszy cel obrzucenie oszczerstwami przeciwnika politycznego, przedsiębiorcę, niepokornego działacza związkowego spełniło swój cel. W taki sposób rodzina Barbary Blidy została dotknięta śmiertelną tragedią, a tysiące rodaków przebywało w tzw. aresztach wydobywczych. W upokarzający sposób oblepiony został błotem oszczerstw i kłamstw nasz kandydat na prezydenta Andrzej Leper. Był on wtedy konstytucyjnym członkiem rządu, wicepremierem i ministrem rolnictwa. Przeciwko niemu i nam wszystkim zorganizowano bezprawną i bezwstydną prowokację polityczną i policyjną w ramach tzw. afery gruntowej. Próbowano Andrzeja Lepera zniszczyć, uczynić przestępcą, aferzystą i łapówkarzem. To ówczesny premier Jarosław Kaczyński w dniu 9 lipca 2007 roku epatował w mediach opinię publiczną, że Leper znajduje się w kręgu ciężkich zarzutów i podejrzeń. Do dziś Polska i Polacy nie dowiedzieli się o tych wymyślonych, sfabrykowanych zarzutach i podejrzeniach, a ich twórców nie stać było nigdy na sprostowanie dokonanych fałszerstw. Zabrakło zwyczajnej, cywilnej odwagi. Jarosław Kaczyński mówi teraz: zapomnijcie o moich błędach i zaufajcie, że się zmieniłem. Pozostali politycy z PiS, PO, PSL i SLD szemują słowem prawda i udając, że nic się nie stało, że wszystko jest normalnością, cieszą się w skrytości ducha, że dzięki prowokacji przeciwko Andrzejowi Lepperowi pozbyli się konkurenta politycznego. Otóż nie! Andrzej Lepper jest! Andrzej Lepper daje dowody swojej niewinności. Andrzej Lepper kandyduje i zwycięży! W tworzonej IV RP rozum zaczął odmawiać posłuszeństwa, a emocje brały górę nad odpowiedzialnością. Twórcy wspomnianych oszczerstw i pomówień, autorzy cynicznego dzielenia Polaków na tych z PiS i na tych, gdzie kiedyś stało ZOMO, muszą znać skalę błędów i własnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody Polsce i Polakom.
W interesie przyszłych pokoleń mówimy dziś twórcom takiej czwartej RP. Wybaczamy wam, ale nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, co było złe dla Polski i jej obywateli. Pod szyldem rozmowy o przyszłości nie może zaniknąć rozmowa o popełnionych błędach w tworzeniu czwartej i budowaniu trzeciej RP. Byłaby to wyrachowana ucieczka od odpowiedzialności za popełniony demontaż rozumu, wybaczanie wolności i swobód demokratycznych oraz praw obywatelskich. Uprawnione rozliczenie przeszłości będzie otwarciem drzwi dla innej Polski i innych ludzi. Polska nigdy nie może być już państwem, w którym część obywateli jest głodnych, żyjących w ubóstwie. Naszym wszystkim rodakom potrzebny jest chleb, praca, mieszkanie, opieka lekarska, bezpieczeństwo, równouprawnienie, swobody demokratyczne i sprawiedliwość społeczna. Potrzebne jest przywrócenie do wymiaru sprawiedliwości zasady domniemania niewinności. Polacy muszą przestać się bać Polski wymyślonych oskarżeń w ramach tzw. aresztów wydobywczych. Dla niewinnie przetrzymywanych w aresztach i niewinnie skazanych potrzebna jest niezwłoczna amnestia prezydencka. Rzeczpospolita musi przestać być macochą dla polskich rolników i rodzin wiejskich, które żyją poniżej granicy ubóstwa, poniżej minimum socjalnego. Potrzebne jest pełne przywrócenie opłacalności produkcji rolnej, uporządkowanie z korzyścią dla państwa i rolników systemów podatkowych oraz systemu kontraktów skupowych. Nasza ojczyzna musi stworzyć realne szanse dostatniego życia dla młodzieży, wprowadzenia dalszych radykalnych zmian w systemach pomocy dla studentów i młodych małżeństw. Kampania wyborów prezydenckich jest właściwym momentem dla wszystkich polityków, aby zechcieli zrozumieć, że obywatele naszego kraju pracują nie po to, aby rozwijały się ich partie i w dostatku żyli funkcjonariusze partyjni PO, PiS, PSL, SLD i także Samoobrony. Polacy pracują dla siebie i dla swojej ojczyzny, aby żyć w dostatku rodzinnym i spokoju. Taki jest program Samoobrony i Andrzeja Lepera. Wiemy również, że dzisiaj pod szyldami PO, PiS i SLD ukrywają się sprawcy obecnej kondycji Rzeczypospolitej spod znaku Unii Wolności, Porozumienia Centrum i Akcji Wyborczej Solidarność. Chcemy, aby o problemach rozwoju Polski w czasie wspólnej debaty rozmawiali wszyscy kandydaci na urząd prezydenta. Niech rodacy zauważą, że w okresie kampanii prezydenckiej nie ma wśród kandydatów na prezydenta równych i równiejszych, ważnych i ważniejszych, lepszych i gorszych, czy większych i mniejszych. O tym, jacy są kandydaci, zadecydują wyborcy, a teraz stwórzmy im szansę równych praw i zasad w kandydowaniu na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My zebrani na konwencji wyborczej, kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, robotnicy i rolnicy, ludzie z całej Polski, nie prosimy, lecz żądamy uczciwej i sprawiedliwej kampanii wyborczej. Żądamy uwolnienia mediów publicznych od komisarzy politycznych, a od mediów komercyjnych oczekujemy deklarowanej publicznie prawdy. Wiemy, że hasło naszej konwencji Polacy, obudźmy się, trafi do serc i umysłów wszystkich, którym zależy na przyszłości własnych dzieci i wnuków. Dziękuję za uwagę. Warszawa, 22 maja 2010. Krajowa Konwencja Wyborcza kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Lepera.